Uprawa gleby to fundamentalny proces w rolnictwie, który ma na celu przygotowanie ziemi do siewu roślin. Różne metody uprawy były kształtowane przez tysiąclecia. Nieustannie ewoluowały, dostosowując się do zmieniających się warunków środowiskowych, technologicznych oraz potrzeb ludzkości. Rozwój uprawy gleby obejmuje różnorodne praktyki mające na celu poprawę jakości ziemi oraz optymalizację wydajności produkcji żywności. Początki uprawy gleby sięgają czasów prehistorycznych, kiedy to pierwsze społeczności rolnicze używały prostych narzędzi, takich jak motyki. Z czasem, wraz z rosnącą potrzebą większej produkcji żywności, wprowadzano bardziej zaawansowane metody, takie jak wykorzystywanie zwierząt pociągowych do ciągnięcia pługów. Te innowacje znacząco zwiększyły efektywność upraw, umożliwiając produkcję żywności na większą skalę. Rewolucja przemysłowa przyniosła znaczące zmiany w rolnictwie, wprowadzając zmechanizowane technologie. Ciągniki, kombajny i zaawansowane narzędzia stały się standardem, znacznie usprawniając pracę rolników. Mechanizacja rolnictwa przyczyniła się również do pojawienia się wyzwań takich jak degradacja gleby, erozja oraz spadek aktywności organicznej. W odpowiedzi na te problemy przychodzą nowe praktyki uprawowe, takie jak uprawa bezorkowa, uprawa międzyplonów i ultrapłytka uprawa, mające na celu ochronę żyzności ziemi. Zrozumienie funkcjonowania i potrzeb gleby jest pierwszym krokiem w kierunku jej właściwej uprawy. Regularne testy pozwalają określić poziomy składników odżywczych, pH i innych kluczowych wskaźników. Umożliwia to zastosowanie odpowiednich modyfikacji, takich jak wapno do regulacji pH czy obornik do wzbogacania gleby w składniki odżywcze. Uprawy międzyplonowe, takie jak koniczyna czy gorczyca, poprawiają strukturę gleby, zwiększają poziom azotu i zmniejszają ilość chwastów. Z kolei właściwy płodozmian zmniejsza ryzyko chorób i szkodników. Minimalna uprawa gleby zamiast tradycyjnego orania zmniejsza jej erozję i wspiera utrzymanie wilgoci. Zakrywanie gleby ściółką organiczną lub roślinami okrywowymi również pomaga w zachowaniu wilgoci, ograniczeniu erozji i tłumieniu wzrostu chwastów. Biologiczne metody kontroli szkodników, takie jak wprowadzanie ich naturalnych wrogów, stanowią alternatywę dla chemicznych pestycydów. Naturalna uprawa gleby, korzystająca z mikroorganizmów i dżdżownic, tworzy kanały dla lepszego dostępu powietrza i wody, co pozytywnie wpływa na zdrowie ziemi. W obliczu globalnych wyzwań, takich jak zmiany klimatu i rosnąca populacja, konieczne jest szybkie wprowadzanie nowych metod uprawy. Praktyki te powinny koncentrować się na zachowaniu wody w glebie i minimalizacji stosowania pestycydów oraz nawozów sztucznych. Zaawansowane technologie, takie jak GPS, czujniki glebowe i analiza danych, pozwalają rolnikom optymalizować wydajność upraw i minimalizować negatywny wpływ na środowisko. Ewolucja uprawy gleby to fascynująca podróż od prostych narzędzi do zaawansowanej technologii. W obliczu globalnych wyzwań rolnictwo musi się adaptować, aby zapewnić ciągłość produkcji żywności. Ochrona gleby i zapobieganie jej degradacji będą kluczowymi czynnikami determinującymi przyszłość rolnictwa. Firma Rolmaco odpowiada na aktualne potrzeby rolników, wprowadzając innowacyjne narzędzia do ultrapłytkiej uprawy, które minimalizują liczbę przejazdów roboczych, zachowują wodę w glebie i zwiększają wydajność plonów. Nowe technologie od Rolmaco stawiają na pierwszym miejscu ochronę i poprawę zdrowia gleby, co jest kluczem do zrównoważonego rolnictwa przyszłości. Więcej informacji można znaleźć na naszym blogu, do którego odwiedzenia serdecznie zapraszamy. Link znajduje się w opisie. Do zobaczenia wkrótce.